przede wszystkim pragnę podziękować za cały rok pracy dla Boga poprzez śpiew w katedrze jako wolontariuszy. To już z pokolenia na pokolenie ten czas przechodzicie tutaj, spędzacie razem. To, że nie klaskaliśmy po każdej pieśni, to świadczy o tym, że wsłuchaliśmy się w tak rozmodlony śpiew i to była modlitwa. I za co tam serdecznie dziękujemy. Nie myślcie, że nie chcieliśmy, wyrwało się serca, żeby oklaskiwać, ale to naprawdę piękny koncert. I dziękuję serdecznie za to, że jesteście zawsze w naszym już teraz 9. Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej. W sobotę 18, kiedy ten dzień przypada, są święcenia kapłańskie i cieszę się, że to akurat miało miejsce w środę Matki Bożej łaskawej. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. Zapraszamy na jutro. Jutro dzieci naszej świetlicy mają występ i również serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Bóg zapłać.
dzieci mogą w tym świecie istnieć i tworzyć. Chciałbym podkreślić, że ksiądz proboszcz jutro obchodzi 30. rocznicę święceń kapłańskich. Jest to niezwykły dzień dla księdza, zarówno jak dla nas, dla parafian. I już dzisiaj chcielibyśmy przeżyć tę chwilę, podzielić się tą radością i złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy dużo siły i wytrwania w duszpasterzowaniu. Życzymy również tej wiary, aby z każdym dniem nabierała się, aby każde dobre słowo skierowane do nas owocowało w naszych sercach. Dużo zdrowia i oczywiście uśmiechu na twarzy i pogodnych dni. A śliczna gwiazda miasta Lwowa niech ma księdza proboszcza w opatrzności swojej i obdarza wszelkimi łaskami. To na ręce księdza proboszcza z tej gwiazdy. Że wikarze podsunęli, a tak naprawdę było to wtedy, kiedy szkoła była zamknięta i nie było gazu. Było zimno i rodzice przyszli i powiedzieli, co zrobimy z dziećmi, jak my idziemy do pracy. I wtedy powstała świetlica, a dzisiaj ona funkcjonuje dzięki wielu ludziom dobrej woli. Dziękuję także kapłanom, którzy wspomagają poprzez odwiedzanie systematyczne i katechezę. Dziękuję także tym, którzy przygotowują posiłki i wszystkim zaangażowanym w tę pracę. I chciałem jeszcze na koniec, dziękując wszystkim, podziękować księdzu Norbertowi, światłem się dzisiaj bawi. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim.